starszy Sepewart, ale dopiero pod koniec Batorego, bo wcześniej byłem z Weinstewardem też i w salonie pracowałem jako Stewart, nie? Przez 18 lat. Także to trochę czasu jest. No i mieliśmy na statku drużynę piłkarską. Mieliśmy zespół Batorego Mazowszech, Mini Mazowsze to się nazywało, no bo było 8 par, 8 dziewczyn, 18 stewardów i każdego rejonu. Ja tańczyłem Góralskiego, no i to dawaliśmy koncerty w Dniu Polskim. A Dzień Polski polegał na tym, że było jedzenie polskie. Były flaki, były zrazy, były placki, wszystko polskie, nie w chlebie. I ponieważ to był Dzień Polski na statku, to myśmy tańczyli dla pasażerów. No i ja byłem przygotowany do tego zawodu, bo ja pracowałem w hotelu Orbis Zakopanem, w tym Grand Hotel, teraz hotel Continental Szczecin. No i ostatnio mój praca była w Grand Hotelu w Sopocie. Także ja tam od razu mnie dali na 4 filmy. Pierwszy był film Spotkanie na Atlantyku. To właśnie ten Walczewski niby na jachcie tam płynął i on się tam roztegał i myśmy go niby zabierali i tam właśnie był takie spotkanie na Atlantyku, nie? Z tym Walczewskim. No i tam wreszcie był kręcony film na statku. No później był film, jak to się mówi, Kochaj albo rzuć, nie? Ten ze Targulami słynnymi. No i później ten film ostatni, Rejs Batorego. No to też tam jestem w kilku ujęciach, dużo. No bo po prostu ja byłem trochę takim pomocnikiem, no bo trzeba było załogę zebrać na tu, na pokład czy gdzie indziej, żeby nakręcić film, bo przecież tu jest, był film o ludziach z Batorego. To był w Gdańsku, nie? Kino Leningrad i przyjechali właśnie. To była prapremiera filmu, że jeszcze ten film był zrobiony, ale nie był na ekranach, nie był puszczony, żeby załoga pierwsza zobaczyła, nie? I nas zaprosili. To było dość dużo osób z Batorego, nie powiem. No i całą ekipę ja po filmie zaprosiłem do domu na gali. No i przez kilka lat, jak ja później Batory się skończył, to musiałem szukać pracy gdzie indziej. No to dostałem się, pracowałem pół roku w Londynie. Później pracowałem na greckim statku pasażerskim. W każdym porcie, jak był czas, w Rotterdamie czy w Amsterdamie, graliśmy ze statkami różnych bander. I w Montrealu też dużo statków stało, także mieliśmy, i to pisało się do Pucharu Atlantyku, nie? Po prostu my mieliśmy najwięcej meczy, najwięcej wygranych i przez 5 lat pod rząd mieliśmy Puchar Atlantyku.